Moi drodzy, bardzo często pytacie mnie o to, jaka jest różnica między stosowaniem czasownika have a have got. Samego have na przykład, jaka jest różnica między tym, że powiemy I have a dog, a I have got a dog. Tak naprawdę znaczeniowo różnicy nie ma żadnej. Kiedy mówimy o posiadaniu czegoś, możemy tych dwóch czasowników używać wymiennie. Tak naprawdę jeden jest bardziej brytyjski, drugi jest bardziej amerykański. O czym należy jednak pamiętać? Przy zdaniach twierdzących nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast przy przeczeniach i pytaniach musicie pamiętać, że w przypadku have got pytania tworzymy przez inwersję, więc pytanie będzie brzmiało have you got a dog? Natomiast jeżeli używamy czasownika have, samego have bez tego got, pamiętajcie o tym, że pytania i przeczenia i wszystkie w ogóle zdania twierdzące tworzymy zgodnie z zasadami przyjętymi we wszystkich czasach. Więc jeżeli będziemy w czasie present simple mówić you have a dog, pytanie zadamy przez użycie operatora do. Do you have a dog? She has a dog. Pytanie będzie brzmiało does she have a dog? O tym musicie pamiętać, bo to jest istotne i tak jak powiedziałam, możecie używać tych dwóch czasowników wymiennie. Pamiętajcie po prostu o tej różnicy przy tworzeniu pytań i przeczeń. Pamiętajcie, jeżeli używamy samego have, on zachowuje się tak jak każdy inny czasownik, odmienia się nam przez wszystkie czasy. Tyle w tym odcinku gramatycznym. Do zobaczenia w kolejnym.